Co kilka miesięcy wyrażenie tego typu błyskawicznie rozprzestrzenia się po mediach społecznościowych. Bo wygląda na prostą sprawę, ale w zależności od tego, jak takie wyrażenie zinterpretujemy, otrzymujemy różne wyniki. Zatrzymajcie teraz ten film i odpowiedzcie na pytanie, ile według Was wynosi wartość tego wyrażenia? Ile to jest 3 plus 2 razy 5? No to wspólnie po kolei. Niektórzy z Was prawdopodobnie chcieliby wykonać te obliczenia od lewej do prawej. Czyli najpierw dodalibyśmy 3 plus 2. 3 plus 2 to oczywiście 5, i potem wynik tego dodawania pomnożylibyśmy razy 5. Otrzymujemy 25. Inni z Was prawdopodobnie powiedzą, że to zupełnie bez sensu, ponieważ wiemy, że powinniśmy pewne działania wykonać przed innymi. Mnożenie powinniśmy wykonać przed dodawaniem. Jeżeli wykonamy działania zgodnie z tą regułą, to najpierw pomnożymy 2 razy 5, otrzymamy 10, czyli wyrażenie równoważne ma postać 3 plus 10, a 3 plus 10 to 13. I pytanie: kto ma rację? Który sposób jest poprawny? Drugi sposób jest poprawny, ponieważ istnieje coś, co nazywamy kolejność działań. Kolejność działań to umowa stworzona przez matematyków po to, żebyśmy wszyscy interpretowali wyrażenia zawierające więcej niż jedno działanie w ten sam sposób. Kolejność działań jest następująca. Najpierw wykonujemy działania w nawiasach. Czyli, jeżeli chcemy najpierw wykonać dodawanie 3 plus 2, to musi ono być zapisane w nawiasach. Nawias oznacza, że to działanie wykonujemy w pierwszej kolejności. Potem potęgowanie. Potęgowanie możemy też rozumieć jako powtarzane mnożenie. Potem mnożenie i dzielenie. Potem dodawanie i odejmowanie. I trzeba tę kolejność po prostu zapamiętać. Wszystko, co znajduje się w nawiasach, należy na pewno wykonać w pierwszej kolejności, a pozostałe działania wyglądają tak, że potęgowanie można zinterpretować jako powtarzane mnożenie, a mnożenie można zinterpretować jako powtarzane dodawanie. Czyli ta kolejność to najpierw te działania, które powtarzają późniejsze działania. Mnożenie i dzielenie znajdują się w tej samej grupie, dodawanie i odejmowanie. Też znajdują się w jednej grupie i wewnątrz każdej z tych grup wykonujemy działania od lewej do prawej. Tak wygląda kolejność działań. Zróbmy w takim razie jakiś bardziej skomplikowany przykład. 2 razy 10 minus 8 podzielone przez 4 plus 1. I od razu zatrzymajcie teraz ten film i wykonajcie te działania zgodnie z kolejnością działań. No to po kolei. Nie ma w tym wyrażeniu nawiasów, nie ma w tym wyrażeniu potęgowania, jest mnożenie i dzielenie. Tu mamy mnożenie 2 razy 10, tu mamy dzielenie 8 podzielone przez 4. I te dwa działania wykonamy w pierwszej kolejności. 2 razy 10 to 20, 8 podzielone przez 4 to 2. Czyli to wyrażenie jest równoważne wyrażeniu 20 minus 2. Dodać 1. I możemy wykonać te działania od lewej do prawej, ponieważ znajdują się w jednej grupie. 20 minus 2 to 18, plus 1 to 19. I taki jest wynik. Możecie zapytać, co by było, gdybyśmy chcieli, żeby najpierw wykonane było dodawanie 4 plus 1. W takim przypadku to dodawanie musi znajdować się w nawiasach. Ale możemy też zapisać dzielenie w inny sposób. W postaci ułamka zwykłego 8 w liczniku i 4 plus 1 w mianowniku. Taki zapis w postaci ułamka zwykłego oznacza co innego niż taki zapis, bo tutaj najpierw zgodnie z kolejnością działań dzielimy 8 przez 4, a potem dodajemy do wyniku tego dzielenia 1. A tutaj najpierw musimy dodać 4 plus 1. A potem podzielić 8 przez wynik dodawania 4 plus 1. Tak zapisany ułamek odpowiada na pytanie, ile razy mianownik mieści się w liczniku. Czyli ile razy 4 plus 1 mieści się w 8. Czyli najpierw dodawanie w takim przypadku, a potem dzielenie.